Gimper w bardzo dobrych słowach o Konopskim. Fame MMA 19 tuż tuż, a Boxdel tradycyjnie przed wydarzeniem odpalił stream aferki IRL z hotelu zawodników. Tam przed budynkiem doszło do rozmowy m.in. z Gimperem. YouTuber przez Boxdela został zapytany: Revo czy Gimper? Mimo że Gimper blisko pracuje z Rewem, to jednak wiele pochwał wystosował w stronę Konopskiego. Sami posłuchajcie tego fragmentu. Co ty myślisz? Revo czy Konopski? Konopski, czołem, chyba Konopski. Co? Mówię Revo czy Konopski, ale zdaję sobie sprawę, że Konopski. No Konopski jest potężny teraz. Ale jest mocny. Jest mocny w chuj. Ej, pogadajmy o Konopskim. Możemy pogadać o Konopskim. Konopski jest dobry w chuj. Uważam, że jeżeli ma dwubiegunówkę, to ma bardzo mocną fazę maniakalną w tym momencie i napierdala jak zły. Jest dziki. Revo gra w Escape from Tarkov teraz i siedzi przy kompie Energy, więc... No, ale mimo wszystko jest Revo równie mocny, choć... Wyświetleniowo aktualnie nieco słabszy. Tylko że Konop wprowadza nowe patenty cały czas i stara się trendy wyznaczać, moim zdaniem. Ma mocne opinie też, nie? To jest na jego plus względem Revo. Znalazł bardzo dobrą niszę, moim zdaniem, bo wyczuł, że wiesz, my z Revo zbiliśmy piątkę, mamy dosyć podobny sposób mówienia. Mhm. Sylwek poszedł bardziej w rozrywkę i takie komentowanie na newsach. I trochę jakby była ta nisza pod tytułem taki ostry szeryf, który napierdala we wszystkich. Że ludziom brakowało trochę ciętego języka. Tak, i moim... Mówisz, że jakieś patenty wprowadzą. O, patrzcie, zbiór komentarii. Dla mnie, pogadaj o tym. Ja aż tak nie analizuję, bo nie widzę, że patenty, mówisz, że jakieś specjalne te... Zmiana stylu gadki jego, że on wcześniej podawał po prostu newsy. No, wydarzyło się to, tamto się stało, ten temu się odezwał, dawajcie znać. I tak, cięty język to jest jedna rzecz. Druga rzecz, ja widzę montażowo, że bardzo dużo się zmienia, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób wyskakują treści, przez ile czasu są na ekranie. Do bardzo wielu newsów masz jakieś, wiesz, jakiś memasek domontowany, coś śmiesznego, tu coś ten, tam skakuje jakaś rzecz. Teraz ma to studio, czasami na tych takich trójkątach, które są tam w tle, ktoś wyskakuje na pół sekundy, na dole ma obrazki, które się dzieją, są komentarze takie półprzezroczyste, czyli że naraz leci przebitka w tle i jest półprzezroczysty komentarz, który możesz czytać. Czyli po prostu jednym słowem Konopski stał się bardziej czytelny też. Myślę, że tak i myślę, że on bardzo tiktokizuje ten swój montaż, że on nabrał dużo tempa. To jest to, co wy zrobiliście na ambasadzie. Że ja pierwszy raz, stary kurwa, zobaczyłem taki montaż vloga, zobaczyłem taki popierdolony chronologicznie, napisy, ten, wszystko, w ogóle nic się nie trzyma kupy, ale jest dojebane utrzymanie uwagi. I moim zdaniem... Trzyma się. Ale masz niechronologicznie rozjebane sceny, jak że... Jak nigdy nie oglądam vlogów żadnych, bo mnie nudzą i wyłączam po minucie, to... To się w chuj dobrze ogląda. Tak, to jest dobre. To, że kłótnia Izaka, chyba z tobą, Michał, była rozjebana na 3/4 odcinka po 10-15 sekund i tam w tle jakiś Ulfik mopuje podłogę w supermarkecie czy coś, ale czekasz cały czas, aż się ta najważniejsza sprawa zakończy. To jest dojebane. Bardzo dobra robota. Ja uważam, że Konop robi to samo z odcinkami swoimi, że je przyspiesza. A wy co sądzicie o Konopskim? Napiszcie w komentarzu. Ja się z wami żegnam, hej!